Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Marys i witam was w Simstagu, do którego zostałem nominowany przez Mertę, którą serdecznie pozdrawiam i dziękuję za nominację, bo to jest moja pierwsza nominacja w życiu przez kogoś z YouTube'ów. I no, zaczynamy, nie? Aha, i ogólnie link do filmu Merty zobaczycie, a raczej jest w opisie i możecie go sobie zobaczyć. Oczywiście pytania, które Merta mi zadała, chociaż te pytania już takie były, tak były i tak były u innych youtuberów powtarzane, też zobaczycie w opisie, więc bez obaw. Dobra, bez względnego gadania zaczynamy. Pytanie pierwsze, ulubiona część serii The Sims. Moim zdaniem i ogólnie dla mnie najlepszą częścią serii The Sims jest dwójeczka, ponieważ swoją przygodę akurat z tą częścią zacząłem. To było w 2005 roku, chyba rok po premierze Simsów dwójki, chociaż nie pamiętam, czy to było w 2005, czy 2004 była premiera, nieważne. To było w 2005, jak dobrze pamiętam, w lipcu, latem. Kolega z sąsiedztwa kupił jeszcze te Simsy dwójkę w starym opakowaniu, wiecie, te najstarsze opakowanie, które było w dzień premiery. No i zaprosił mnie do wspólnej gry. Nie wiem, miałem chyba 9 lat w 2005 roku, o ile dobrze liczę. Nie chcę mi się liczyć teraz na szybko. Graliśmy, aż się wciągnęliśmy w tą grę. Ja też postanowiłem sobie kupić Simsy 2, więc kupiłem, ale w tym nowszym opakowaniu, bo nie zdążyłem na to starsze opakowanie i miałem w tym nowszym opakowaniu. W nowszym opakowaniu. Zainstalowałem u siebie i tak się wciągnąłem, nieważne, mówię jak chcę. Tak się wciągnąłem w tą grę, że zacząłem kupować dodatki i akcesoria do tej gry w każdy dzień premiery. Na początku tak było, że w każdy dzień premiery kupowałem kolejne i kolejne dodatki i akcesoria do Simsów dwójki. Aż skończyło się, chyba to było w 2008 roku, kiedy wyszły ostatni dodatek wyszedł to The Sims 2, czyli Osiedlowe Życie, który za chwilę wam powiem coś o tym, dlaczego jest najlepszym dodatkiem The Sims 2. Dobra, właśnie tutaj przechodzimy do drugiego pytania. Ulubiony dodatek, akcesoria, pakiet rozgrywki. Ulubionym dodatkiem w The Sims 1, dobra, zacznijmy może od 1 do 4. The Sims 1 jest abrakadabra, mimo że w Sims 1 grałem z dwa razy i to też było u kumpla, u innego kumpla oczywiście, który miał The Sims 1 i też miał The Sims 1 abracadabra i to mi się tak spodobało, że też zacząłem grać, ale tylko dwa razy grałem w tą grę. Do The Sims 2 oczywiście Osiedlowe Życie, bo tam wkracza się w magię i można być czarodziejem, co w Simsach bardzo mi się podoba. Do trójki dodatek też z magią związany. Nie z tego świata, tam można było być, wiecie, wróżkiem, magikiem, wilkołakiem i takie tam. Aha, i jeszcze dodatek Wymarzone Podróże do The Sims 3, to też. Do The Sims 4 nie mam ulubionego dodatku, bo nie gram w The Sims 4. Znaczy, gram, tylko nagrywam te kuchenne rewolucje, a tak ogólnie to nie gram w The Sims 4, bo szybko mi się nudzi. Ulubione akcesoria. No jak wiadomo, do jedynki nie było akcesoriów. Do dwójki ulubione akcesoria to były związane te ze świętami. Chyba na święta akcesoria, tam można było robić Nowy Rok, można było robić Sylwestra w sensie. Ogólnie można było wzywać Świętego Mikołaja i można było zrobić taką pseudo-wigilię. Ulubione akcesoria do The Sims 3 to były... Jakie tam były akcesoria? Na pewno nie słodkie niespodzianki Katy Perry. Na pewno nie to. Chociaż te akcesoria najbardziej mi utkwiły w głowie. Nie miałem ulubionego dodatku do The Sims 4, do The Sims 3, bo tak w sumie to nie grałem z akcesoriami w Simsach trójce. A do czwórki, jak wiadomo, nie mam ulubionych akcesorii, bo nie gram w czwórkę. Ulubione pakiety rozgrywki też nie mam, bo pakiety rozgrywki tylko tyczą się The Sims 4, a jak wiadomo, przed chwilą mówiłem, nie gram w czwórkę. Kolejne pytanie, trzecie. Kiedy pierwszy raz grałeś w The Sims? No jak mówiłem, wszedłem w pierwszym pytaniu. W 2005 roku zaczęła się moja przygoda z Simsami.
Simsami dwójką, bo zacząłem od tej części przygodę. Zresztą sobie cofnijcie tam parę sekund, parę minut do tyłu i się dowiecie, o co chodzi. Czwarte pytanie. Opisz rodzinę Sima, którym najczęściej grasz. To jest rodzinka Pato Simsów z The Sims 2. Chyba sami wiecie czemu. Gdybyś był Simem, w jakim otoczeniu chciałbyś mieszkać? W The Sims 1 chciałbym mieszkać w Abrakadabrowie. W The Sims 2 chciałbym mieszkać w Miłowie. Tak, bo to jest najbardziej, moim zdaniem, najfajniejsze otoczenie w The Sims 2. I takie najbardziej, nie wiem, podstawowe. I najbardziej grywalnym u mnie w moim życiu. W trójce chciałbym mieszkać w Moonlight Falls, mimo że to jest taka mała wiocha, ale ma swój taki mroczny klimacik. Chociaż najmroczniejszy klimat ma Moonlight Hollow, czy jak to się tam nazywa, nie pamiętam. Z tego ze Stora to miasto. W czwórce. Co by tu powiedzieć, kiedy nie grasz ogólnie w czwórkę, ale nie wiesz, które otoczenie wybrać. Które by tu otoczenie wybrać? Można powiedzieć, że chciałbym mieszkać San Murzyno. Tak, ja na to miasto San Myshunu mówię San Murzyno, więc zostawmy sobie to za San Murzyno. Co lubisz najbardziej? Budować, dekorować czy grać Simami? Lubię budować ogólnie i dekorować domy. Oczywiście w dwójce lubię budować i dekorować domy. W dwójce też lubię grać Simami. W trójce też lubiłem, bo już nie gram w trójkę. Lubiłem budować i też dekorować i też kierować Simami. No a w czwórce można powiedzieć, że budowanie jest fajne poza rozgrywką, bo rozgrywka jest nudna. Wolę budowanie w dwójce i dekorowanie wnętrz niż granie. Czy ja powiedziałem w dwójce? Chyba tak powiedziałem w dwójce. Wolę w czwórce grać budowanie... Wolę... Jeszcze raz. Wolę budować w czwórce i dekorować w czwórce niż sterować i grać Simami w czwórce, bo rozgrywka w czwórce jest nudna. O. Ulubiona profesja w The Sims. W trójce... Oczywiście, w trójce najulubieńszą moją profesją była... profesja o nazwie łowca duchów, gdzie można było łowić duchy, tak bardzo, bardzo ładnie powiedziane. Znaczy, no, w sumie logiczne, nie? I zawsze chciałem osiągnąć 10 poziom łowcy duchów, ale mi się nie udało. Udało mi się tylko osiągnąć 10 poziom strażaka, co było bardzo fajne, bo można było mieszkać w domu, mieć alarm w domu, mieć wóz strażacki w domu, można było nim jeździć, nie trzeba było jeździć do tej głupiej remizy strażackiej. No, to tyle. Czy jest jakiś dodatek, o którym marzysz? W sumie to nie, ale kiedyś sobie tak myślałem, jakby zrobili taką hybrydę The Sims 2, czyli grafika The Sims 2, The Sims 3, czyli otoczenie otwarte jak w The Sims 3 i The Sims 4, czyli tam kas ten cały i te funkcje kasa i budowanie i tak dalej. Jakby połączyć te trzy części, 2, 3 i 4, to by nawet fajna gierka wyszła. Ale to jest chyba niemożliwe, żeby takie coś kiedykolwiek zrobili. Jaka jest najokrutniejsza rzecz, którą zrobiłeś Simom? Zabijanie. Ale nie takie zwykłe zabijanie. I tu chodzi o czwórkę. Mod na zabijanie. Sim, który strzela z pistoletu do Simów. Albo wbija im nóż w brzuch, albo po prostu ich zażyna. I to była najokrutniejsza rzecz, którą zrobiłem Simom. Najzabawniejsza historia z rozgrywki, jaką pamiętasz. Tak. To było w 2009 roku, kiedy to wyszły The Sims 3. I grałem z moją kuzynką i kuzynem w Simsy 3 i mojej kuzynki Simka, że tak brzydko powiem, puściła się z duchem. Oczywiście puściła się z duchem, bo na cmentarzu wyszedł duch, poflirtowała z nim. Zrobili sobie dziecko oczywiście, duch, dziecko wyszło jako duch. I co Marcin zrobił? Jak dziecko było już w etapie dziecka, a nie niemowlaka, po prostu to dziecko dorosłem. I nie wiedząc o tym, że dziecko, które dorasta za szybko, które nie potrafi raczkować, mówić cokolwiek, dostaje negatywną
cechę. A jaką cechę to dziecko dostało? Przegryw. I wiecznie zostało przegrywem, a ja dostałem opierdol od mojej kuzynki. Tak a propos, simka mojej kuzynki miała 10 poziom malowania i malowała zajebiste obrazy. Pozdrawiam moją kuzynkę i mojego kuzyna. Na pewno wiedzą, o co chodzi. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten tak się wam podobał. Dziękuję Mercie jeszcze raz za to, że mnie nominowała, bo to była moja pierwsza nominacja do jakiejkolwiek, kurde, jakiegokolwiek taga w internetach i w ogóle. Dobra, do tego taga, czy tam tagu, nie wiem jak się to odmienia, nominuję pingwinkę Olinkę i płodnego bigosa, który aktualnie, o dziwo, nie wiem czemu, nazywa się Szymek Maciek. Bigos, na zawsze w naszych sercach zostaniesz płodnym bigosem. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć!